I'm Kim Sasahammar, a professional player for Team Fnatic, one of the most accomplished esports teams in the world. Today I'm very excited to show you some of the latest features from MSI Gaming Notebooks. Take a look here. This is the second generation of MSI GT70 Dragon Edition, a gaming notebook that fulfills every gamer's dream. MSI has been talking to gamers for years, and I know what a good gaming notebook is. When I play games, speed is important. This notebook gets extremely fast speed. Thanks to MSI's exclusive Super 8 2 technology, it makes writing and reading up to 15 times faster than using a normal hard drive. MSI GT70 Dragon Edition 2 is equipped with one of the most powerful processors and graphic cards ever, plus MSI's killer weapon, NOS, which will boost extra 10% of CPU and GPU performance. MSI GT70 can handle even the toughest games out there. Fast performance isn't everything. MSI got more features designed for gamers than power users. Don't want to burn your palms? Even after playing games for hours, MSI Cooler Booster 2 and its special thermal design can keep GT70 Dragon Edition 2 always cool and stable. It brings out heat dramatically and makes you comfortable. You need a speedy internet connection to dominate first-person shooting games? MSI Killer Double Shot will ensure you act faster than your enemies, whether you are playing on a LAN network or wireless. In addition, you don't want anything like antivirus or Windows update to disturb you. With Killer Double Shot, MSI GT70 Dragon Edition 2 prioritizes all these tasks and gives you the best internet connection with your choice. Besides, say goodbye to waiting. Watching online HD videos will be faster than ever. Sometimes you may want to check walkthroughs or Facebook status while playing games, and it will be a breeze using MSI GT70 Dragon Edition 2. Matrix display can let you work with up to 4 monitors at the same time. No adapter is required. You don't ever need to jump out of the game anymore. I'm a professional StarCraft player, and I know better than anyone else how important a good gaming keyboard is. MSI works with SteelSeries to deliver the best gaming keyboards on notebooks. MSI GT70 Dragon Edition's 17.3-inch full HD anti-glare screen is big enough and comfortable to eyes when using notebooks for hours. In addition, Dynaudio and Audio Boost make music relief. Okay, for gamers and power users, MSI GT70 Dragon Edition 2 is your best choice. MSI notebook, top player, top choice. Cześć, witam Was, Piotr Izak Skowyrski. Dzisiaj wielkie emocje. Dzisiaj ESC Gaming przeciwko N Faculty w ramach MSI Beat It. ESC Gaming w takim składzie, w przebudowie, ale oczywiście na pewno tutaj pokażą klasę zawodnicy. Na pewno z dobrej strony będą chciały się pokazać te młode wilki w ESC, czyli Pit, Snax i Hyper. Oni tutaj będą walczyć o to, żeby w tym składzie ESC razem z Neo i Tazem tworzyć nową historię tutaj w annałach polskiego Counter-Strike'a. Dzisiaj w końcu mecz na najwyższym poziomie. Naprawdę tutaj będzie ciężko. To już nie będzie to samo, co w poprzednim spotkaniu, kiedy grali przeciwko Courage i wygrali 16 do 4. Teraz naprawdę trafił im się klasowy rywal. Jest to oczywiście N Faculty. Tutaj nie będzie mowy o żadnych pomyłkach drobnych. Tutaj trzeba będzie walczyć o każdą rundę. Trzeba będzie na pewno dawać siebie wszystko. Sam jestem naprawdę bardzo ciekawy, co tu się będzie działo w tym spotkaniu. Kto to się okaże drużyną lepszą? Kto w ESC najwięcej będzie miał dzisiaj fragów? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W tym momencie jeszcze czekam na GoTV, ale mam nadzieję, że zaraz tutaj wszystko pójdzie bez większych opóźnień. Mapa Mirage, a więc ta sama mapa, którą grali na drużynę Courage, więc na pewno tą mapę już mają troszkę ograną. Tego jestem pewien. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało oczywiście dalej. No, na pewno emocje w tym spotkaniu będą. Jestem bardzo ciekawy, w jakiej formie będą gracze ESC. Na pewno sporo trenowali. Wiem to od Hypera między innymi, którego znam jeszcze z czasów Source'a. Podobno uzyskiwali naprawdę niezłe wyniki na dobre europejskie zespoły, na te najlepsze europejskie zespoły, także myślę, że tutaj spokojnie będzie mógł
będzie można powalczyć. Myślę, że tutaj spokojnie, spokojnie ESC powinno tutaj ten mecz wygrać, jeżeli oczywiście podtrzymają tą swoją formę z PCW, z tych swoich treningowych meczów. No oczywiście mecz meczowy nierówny, tutaj w oficjalnych meczach gra się zupełnie inaczej. Mam jednak nadzieję, że chłopaki poradzą sobie z tą presją i że tutaj wygrają to spotkanie. Pierwsze spotkanie tak naprawdę z klasowym oponentem w takim składzie, także zobaczymy, jak to będzie dokładnie wyglądało. Jeszcze muszę chwilkę poczekać na GoTV. W tym momencie 19.02, mecz oczywiście planowany na godzinę 19, ale jak to zwykle bywa w Counter-Strike'u, te opóźnienia zwykle są, także musimy jeszcze chwilkę poczekać, a mam nadzieję, że za moment będzie można się podłączyć na serwer i za moment wszystko się zacznie. Cóż, może w takim razie powiem dokładnie, jak wygląda skład obu drużyn. No oczywiście ESC, na pewno wszyscy znają tak naprawdę ESC i wiedzą, w jakim składzie w tym meczu będą grali. A jeżeli nie macie pewności, kto w tym meczu wystąpi, może zastanawiacie się, czy będzie to Pasza, czy też Pit, no to jednak będzie w tym meczu grał Pit, z tego co się oczywiście orientuję. Także będzie to Neo, Taz, Hyper, Snax i oczywiście Pit, który Paszę zastępuje. Paszę, który ostatnio wziął ślub, no i w tym momencie oczywiście załatwia inne sprawy swoje życiowe, także na razie nie ma tyle czasu na grę, żeby tutaj prezentować ten swój najwyższy poziom, tą swoją najlepszą formę, także na razie Pit będzie tutaj grał, ale Pit naprawdę też tą formę prezentuje znakomitą, także myślę, że tutaj wcale nie ustępowałby swojemu bardziej doświadczonemu koledze. Więc to jest oczywiście drużyna ESC, czyli drużyna polska. Po stronie Szwedów, po stronie N-Faculty będzie Pronax, Pit, Spitfire, Lead i RDL. Także w takim składzie wystąpi ta drużyna. N-Faculty, które zwykle było kojarzone z graczami niemieckimi. No ta dywizja jest ewidentnie szwedzka. Przyjęli tych graczy, którzy naprawdę prezentowali ostatnio w Europie niezły poziom, no i dostali się do tej bardzo znanej w Europie organizacji. Teraz wciąż jeszcze czekamy oczywiście na to spotkanie. Może przy okazji powiecie tutaj, jaki wynik dokładnie obstawiacie. Jak myślicie, kto tutaj będzie w tym spotkaniu lepszy? Czy to będzie oczywiście N-Faculty czy ESC? Kto będzie miał najwięcej fragów? Powiedzcie jeszcze po całym spotkaniu. Jak myślicie, jak obstawiacie? Czy znowu będzie to Pit? Przypominam, że w meczu ESC kontra Courage na Mirażu Pit miał 27 fragów, 5 asyst i 5 śmierci, z tego co pamiętam. Także zobaczymy. No już widzę, poszły pierwsze wyniki, pierwsze typowania. 16-4, 16-10 ESC, ESC, ESC. 16-4 N-Faculty, 16-13 WN dla N-Faculty. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja to oczywiście liczę na ESC i wydaje mi się, że tutaj stawiałbym na wynik 16-11, 16-12 dla ESC. Tak bym w tym spotkaniu stawiał po tym, jaką formę prezentowali ostatnio. No ale oczywiście jeszcze zobaczymy. Jeszcze poczekamy i mam nadzieję, że zaraz się podłączymy na serwer i już te rundy będą lecieć i będzie można przejść do komentowania tego spotkania. Kolejne typowanie. Pit stawia tutaj 19-6-10. 10 asyst stawiasz Pitowi, czy... No, zobaczymy. Na razie jeszcze czekamy. Widzę, że tutaj wszyscy aktywnie biorą udział w dyskusji. Bardzo się cieszę w takim razie. Czekamy zatem jeszcze na GoTV. Jeżeli chodzi o to ostatnie spotkanie, no to ciężko tutaj mówić o ostatnich spotkaniach ESC, bo właściwie w takim składzie grali tylko jeden mecz oficjalny przeciwko drużynie Courage. O, już dostałem GoTV, także będziemy się podłączyć na serwer. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Więc drużyna ESC właściwie tutaj można mówić tylko o jednym spotkaniu, które wygrali 16-4 w łatwy oczywiście sposób, bez większych problemów. Aha, dobra, jeszcze momencik. Już się podłączam na serwer, znakomicie, w takim razie zaraz będzie można zaczynać. Już się w takim razie przenoszę tutaj na serwer, żebyście mogli sobie oglądać, w jakiej formie są zawodnicy ESC. Popatrzymy sobie zatem na wszystkich tutaj graczy po kolei, popatrzymy, w jakiej są formie. No i popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Sam jestem naprawdę bardzo ciekawy, cóż tu się będzie działo. Jest już Neo, Taz i Pit ze strony ESC na serwerze. Po stronie N-Faculty, Pit, Spitfire i RDL. Także na razie rozgrzewka 3-3. No, popatrzmy na razie na Pita. No, dwa headshoty wpadły, także tutaj początek na rozgrzewce niezły. A tymczasem czekamy na pozostałych zawodników. Na szczęście nie spóźniliśmy się, tutaj wszyscy czekali dokładnie
na to aż na pewno wszyscy komentatorzy się podłączą na serwer, żeby tutaj można było w spokoju to spotkanie skomentować i to spotkanie razem z wami, żebym mógł obejrzeć. Także popatrzmy, co tutaj się będzie działo. Ta z ostatnio kiepsko mu szło, mówisz. Ale wiesz co, generalnie jak się gra na miksach, to jednak mi się wydaje, że to jest coś zupełnie innego. Na miksach gracz raczej nie jest skupiony, tylko próbuje się troszkę rozerwać, troszkę się pobawić. No ale w takich spotkaniach jak to na pewno TAS będzie maksymalnie skupiony i tutaj będzie maksymalnie starał się wykorzystywać swoje umiejętności. Także wydaje mi się, że tutaj TAS sobie w tym meczu jak najbardziej poradzi. No a na razie wciąż jeszcze musimy chwilkę poczekać. Już czwórka graczy N-Faculty na serwerze. Także jeszcze musimy poczekać. Kto to Pete? Tutaj padło pytanie. Pete jest to zawodnik Source'a, gracz, którego znam już od dobrych 7 lat właściwie. Gracz Banana Phone za czasów Source'a, później już w Counter-Strike'u Global Offensive ta drużyna Banana Phone doszła do organizacji Max Flow Play i w tej drużynie, która długo utrzymywała się na pozycji top 2 w Polsce w Counter-Strike'u Global Offensive, on właśnie był. Razem z nim był Hyper na przykład. Razem z nim był Hyper w tym Max Flow Play. Dobra, jeszcze chwilkę musimy poczekać, także w tym czasie puścimy jeszcze reklamę. The legend begins with MSI Dragoon Army. A unique and legendary army comprised of an elite group of fighters. Now pick up your ammo and weapons. MSI Gaming Motherboard, Gaming Graphics Card. MSI Gaming Notebook, Gaming All-in-One PC. Dragoon Army with MSI to conquer any battleground. Top player, top choice. Okej, okay, już wracam do was. Tutaj na serwerze już wszyscy zawodnicy się podłączyli, także czekamy na restarty. Zaraz to się wszystko powinno pewnie zacząć, tak się spodziewam. No ale w tym czasie jeszcze w takim razie zmienię ten celownik nieco, żeby faktycznie tej kropki nie było, która tutaj może nieco przeszkadzać. Dobra. No to widzę, że to jest nasz 12 osób na serwerze nawet, także. Także jeszcze momencik. I będziemy mogli zaczynać. Dobra, jeszcze tutaj zmienię Knessa, żeby ten celownik był dobrze widoczny, żeby dokładnie było widać, jak się strzela tej headshoty w Counter-Strike'u. Bo mam nadzieję, że to będą pokazywać dzisiaj gracze ESC. Dobra, troszkę sobie ściszę. Mam nadzieję, że głośność będzie dla was odpowiednia. I cóż, jeszcze momencik, poszło wczytanie konfiga i już restarty. Czy to już jest nożówka? Nie, jeszcze momencik rozgrzewki. Widzę, że jeszcze nie ma jednego zawodnika, graczy N-Faculty, także za moment będziemy to spotkanie zaczynać. Przypominam, jest to mecz N-Faculty kontra ESC Gaming w ramach MSI Beat It. Jest to pierwszy mecz Polaków w tym turnieju, także za moment
za moment będziemy tutaj zaczynać. Ja wcześniej zacząłem mówić o meczach ostatnich drużyn. Przypominam, że ESC Gaming w takim składzie grało jedno oficjalne spotkanie przeciwko Courage, wygrane 16-4. Drużyna N-Faculty z kolei ostatnie spotkania. Fnatic 11-16 przegrali z drużyną Fnatic, która ostatnio prezentuje naprawdę rewelacyjny poziom. Kolejne spotkanie Astana Dragons 16-14, wygrana z tym nowym składem ukraińsko-rosyjskim, czyli byłymi graczami Virtus Pro i oczywiście Navi. Widzę, że już są gotowi gracze, także to już jest nożówka, czyżby? Tak jest, to już się zaczyna, także zaczynamy noże, no więc zobaczmy, kto te noże wygra. Na pewno ważne, żeby tą nożówkę tutaj wygrać, leżeć po stronie łatwiejszej, czyli stronie CT. No ale poczekamy, zobaczymy, czy przećwiczyli rundę nożową, czy ustalili sobie jakieś założenia, jak będą wchodzić w zawodników. No, pierwszy nóż już wsadzony, TAS, 45 HP i nie trafił rywala. No, tutaj widzę jakąś zwiechę. Nie wiem, czy to jakaś pauza, czy też coś, jakiś problem z GoTV. No, w tym momencie widać, że przewagę ma drużyna N-Faculty. TAS niestety nie trafił tym. Nie trafił tym nożem, no i mamy przewagę N-Faculty. Tutaj będzie troszkę ciężej tą nożówkę wygrać, ale rzeczywiście liczę na to, że jednak się uda. Na razie jakaś pauza, być może jakiś problem z GoTV. Mam nadzieję, że zaraz to się wszystko wyjaśni i zaraz wszystko wystartuje i będziemy mogli ruszać z tym spotkaniem. ESC Gaming kontra N-Faculty w ramach MSI Beat It. Dobra, mówiłem też o tych meczach, w takim razie jeszcze powiem do końca. Z Astana Dragons wygrany mecz 16-14 przez N-Faculty. Później kolejne spotkanie to LGB Esport wygrane 16-11. No i później mecz przeciwko najlepszej drużynie świata, czyli NiP 11-16. Ale widzę, że już noże tutaj poszły w ruch w tym momencie. Przewagę mają sporo gracze N-Faculty. Taz i Pete mocno obici obaj, ale nie dali rady. Bez większych problemów tą nożówkę wygrywa drużyna N-Faculty i oni będą zaczynać po stronie CT. No, w tym momencie pójdą restarty i w tym momencie będziemy zaczynać to spotkanie. W tym momencie zaczynamy to ważne spotkanie dla Polaków. Pierwsze w tym turnieju. No i oczywiście to spotkanie Polacy muszą wygrać, no ale popatrzmy, jak zagrają pierwszą rundę. Czy mają jakąś specjalną taktykę przećwiczoną, czy mają coś przygotowanego na tę rundę. Zaraz się na pewno to okaże. Okej. Pierwsza runda, zobaczmy, jak idą Polacy. A Polacy pędzą chyba na bombsite B, czyżby w pięciu. No na to wygląda, więc tutaj będzie szybkie wejście. Kto tutaj stoi? Jest RDL, jest Pronax. No już chyba usłyszeli tam flesze, już wiedzą, co się dzieje. Poszedł granat od RDL, a teraz tylko wyciągnąć tego pierwszego zawodnika i tu już będzie dużo łatwiej. 71 HP, 45 jest w rakutaze, znakomicie to zrobił. Kto tutaj jest dalej? Jest Pyt już w kuchni. Bomba podłożona w tym momencie, no więc mamy przewagę. 5-4, teraz tylko chłopaki nie zmarnujcie tego. Po kolei trzeba czekać. Już poszedł frak od RDL-a. 4-4. Co zrobią teraz antyterroryści? Już Spitfire w kuchni zaraz będzie wybiegał. Pójdzie frak od Taza. Jest frak od Taza. Pit dał sobie radę. Tutaj jest jeszcze jeden zawodnik, ale mocno bity i tylko Prolax. 1-3. On tutaj nie da rady. Trzeba go po prostu ustrzelić. Rzuca smoke'a na bombę i będzie pewnie broił na raz. Teraz trzeba go po prostu szybko ustrzelić. Jest frak od Taza i mamy 1-0. A więc ESC tą pierwszą rundę wygrywa. ESC wygrywa 1-0 w tym momencie. Pit dwa fragi, TAS 3. Czyli jeżeli ktoś tutaj mówił, że TAS ostatnio w słabej formie, no to proszę bardzo, jak tutaj pokazał TAS się z dobrej strony. Znakomita runda w wygraniu Polaków. Bardzo pewnie wbiegli na bombsite. Wyciągnęli pierwszego ważnego fraga. Podłożyli bombę i później 5-4 już sobie poradzili. Z momentami, z problemami, ale jednak się to udało. W tym momencie zobaczmy. Bomba też znów wybiera bombsite. B tutaj już RDL, ale teraz cofa nie zdąży. Musi być frag, tak jest. Jeszcze jest Pronax na krótko. Ale poszedł znakomity flash. Pronax jeszcze próbuje, ale Hyper w locie właściwie ustrzelił tą głowę. No i mamy 5-3, runda chyba opanowana. Snacks na plecy za A, ale tu jest tylko Pyt i Lird. No i zobaczmy Hypera, zaraz powinien się tutaj wychylić mu podcelownik. Już Hyper wycelowany ma tutaj w headshota. Popatrzmy, czy zauważył rywala, czy nie. No, Hyper, będzie frag od Hypera, czy będzie jeszcze jeden. No, teraz ucieka na moment i teraz wychylił się rywal. No i troszkę zabrakło szczęścia, zabrakło troszkę timingu, żeby tutaj kolejnego fraga ustrzelić. Także jednak trzeba...
Jednak stracił broń, no ale oczywiście nic to nie dało in Faculty. Jak na razie mają łącznie dwa fragi, także nie jest to dużo. Jak na razie Polacy grają bardzo dobrze. No i zobaczymy, czy ta runda będzie wyglądała podobnie jak poprzednia. Oczywiście runda ante jako rywale nie mieli pieniędzy na pistolety, na karabiny, także muszą grać na pistoletach. No i zobaczmy. Identycznie grają Polacy. Znów podchodzą na bombsite B. No i wydaje się być to dobrym rozwiązaniem. Znów zawodnicy N Faculty agresywnie na gali. Także zobaczmy. Teraz dopiero RDL się zorientował, co się dzieje. Już patrzy, tutaj trzeba go wyciągnąć. Tas, ale znakomity pierwszy frag. Jeszcze Pronax na gali, ale tutaj będzie mu bardzo ciężko cokolwiek zrobić w pojedynkę. Kolejny frag od Snaxa, który tam wchodzi na plecy. Bez ceregieli właściwie Snax. Nie boi się zupełnie tych bardzo znanych zawodników szwedzkich. On tutaj w pojedynkę. Zobaczmy Snaxa. Kolejny frag od Snaxa, ależ headshot. No nieprawdopodobnie to zrobił. Jeszcze sprawdza bombsite. 5 naboi w tym karabinie. No i zobaczmy, czy uda mu się w końcu wyciągnąć. Jednak Pyt sobie tutaj poradził, ale on sam w pojedynkę raczej tutaj nic nie zrobi. Z 5-7, 80 HP, no UMP raczej w rundzie na fullu dużo mu nie da, także będzie jeszcze próbował może wyciągnąć fraga. Będzie walczył o to $300 na konto. Ale tu się już nic nie wydarzy. Hyper kończy rundę 3-0 i teraz tak naprawdę trzeba uważać. Teraz trzeba się mentalnie przygotować do kolejnych rund. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jak tę rundę zagrają Polacy. Jak na razie bardzo agresywnie na bombsite B wchodzili gracze ESC. A zobaczmy, co tu będzie dalej się działo. W tym momencie troszkę defensywniej chyba. Zobaczmy, Taz z bombą pod bombsite'em, a trójka Polaków... dwójka Polaków jednak na dywany pod bombsite B i Pit na środku. Czy Pit ma AWP? Nie, z kałachem, na razie z kałachem. Także jeszcze na tą jego snajperkę trzeba będzie troszkę poczekać, ale na pewno tą snajperkę w jego wykonaniu dzisiaj zobaczymy. To jest nieprawdopodobny snajper, naprawdę moim zdaniem najlepszy obecnie snajper w Polsce. Naprawdę potrafi z tej AWP strzelać. Ale tymczasem zobaczmy, jak są ustawieni antyterroryści. Widzę, że RDL jest tutaj bardzo skampiony. Tylko sprawdza, zobaczcie, jak podskakuje. Sprawdza, gdzie jest przeciwnik. Już poleciały flesze, ale tutaj Polacy raczej nie będą wbiegać, bo bomba czai się pod bombsite'em A. Tutaj Hyper wchodzi na fejka. Zobaczmy, czy mu się uda wyciągnąć tego jednego fraga. Raczej nie będzie tutaj ryzykował, czy też będzie próbował. No, ciężko powiedzieć, a tymczasem zobaczcie, że już Snack z Tazem przesuwają się na bombsite A. Jest frag od Nea. Tutaj mamy w tym momencie przewagę, ale Neo mocno bity, kolejny frag od Nea. Snack będzie frag od niego. Nie, ale Pit już wchodzi na plecy. Jest Taz z pochylni. No i mamy przewagę 3-2. Teraz tylko trzeba podłożyć bombę. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Taz musi poczekać na partnerów, a oni już wchodzą tutaj na kuchnię. I tu będzie frag. RDL nie dał rady. Neo, kolejny frag, już trzeci w tej rundzie od niego. I tylko Spitfire. Tylko Spitfire. Jest jeden frag, ale nie dał rady z Hyperem i z Tazem. Mamy 4-0. Znakomita runda w wykonaniu Neo. Szkoda, że tego nie widziałem, bo te fragi musiały być znakomite. Naprawdę ciekawa runda Polaków. Widać, że trenują. Widać, że przygotowali taktyki. Bo to było ewidentnie timingowe wejście. To było ewidentnie wszystko przemyślane. Dokładnie wiedzieli, co chcą zrobić przez całą rundę. I wykonali plan w 100%. Weszli na bombsite w sytuacji 3-1. Bez większych problemów poradzili sobie. Mamy 4-0. No i na anty-eko będą szykować się na bombsite B. To już jest ich standardowe rozstawienie, standardowa zagrywka. No i zobaczmy, co zrobi tutaj ESC. Jest RDL mocno agresywnie wystawiony. Jeżeli tutaj nie poleci jakiś flash albo nie sprawdzą tej miejscówki, to może być tutaj niebezpieczeństwo dla Polaków, ale jeszcze chwilkę poczekajmy. Zobaczmy, RDL już się wystawi. Jest jeden headshot! Jeszcze jednego jakimś cudem trafił. No ale już Polacy wchodzą. Jest ważny frag od Snaxa, ale mamy 4-3, a Pit i Snax mocno bici. Teraz trzeba po prostu razem wspólnymi siłami obronić ten bombsite. Zobaczmy Snaxa. On tutaj straci broń. Mamy 3-3. No i czy tutaj sobie poradzą Polacy? No, antyterroryści nie mają karabinów, nie mają kevlarów, nie mają flashów. Czy mają defusa? Nie mają defusa, także muszą się spieszyć, jeżeli liczą na wygranie tej rundy. Jest już Hyper! Ustawił się tam ciekawie na tej biblioteczce, na tej półce z książkami. No i mamy 3-2, to raczej nic się więcej nie wydarzy. Będzie zachowywał kołacha Spitfire. Pronax być może będzie walczył tutaj o fraga z respa. Tak jest, no i popatrzmy, co to się będzie działo. Pronax raczej już nikogo nie wyciągnie. Jeszcze jest Spitfire. Tutaj jednego ustrzelił jeszcze zawodnika ESC. Był to Pit. No ale 5-0 oczywiście dla Polaków to cieszy najbardziej. To tutaj nas napawa dużym optymizmem, bo w tym momencie mamy dużą przewagę. Teraz tylko nie można jej zmarnować. Teraz cały czas trzeba dążyć do celu. I cały czas grać swoje. No zobaczmy w tabeli. Taz 6 fragów. Hyper 5. Pit
Neo, Snax po 4 flagi. No a teraz troszkę inaczej. Pit, Neo, Taz na środek. Tutaj jest Lirt. O, jest frag na picie, jednak Pit CBT nie dał rady. Ładnie tam sfragował jednak. Sfragował jednak gracz N Faculty. A tymczasem Taz powolutku skrada się do konekta. To może być zaskakujące. Jeżeli tutaj uda mu się wyciągnąć rywala, to na pewno pomoże chłopakom. Ale tutaj nikogo nie zauważył. Zobaczmy, co się tutaj dzieje dalej. Snaxy, dywany. Tutaj on lubi tędy chodzić. On zawsze właściwie się czai na ten bombsite. A właśnie, on tutaj zawsze nęka wrogów. Już na pewno zdali sobie sprawę, że tutaj jeden terrorysta na tych dywanach jest. I trzech antyterrorystów tutaj jest na bombsite A. W takim trójkącie rozstawieni. No i zobaczmy, już wszedł Neo. Pierwszy frag jest 4 na 4, a więc sytuacja się wyrównuje. No, czy będą w stanie wykorzystać tę przewagę Polacy? Oto jest pytanie, które w tym momencie na pewno wszyscy sobie zadają. Neo bierze bombę i który bombset wybiorą? Oto jest pytanie. Kolejny frag, tym razem Snax. Snax, aj, niewiele brakowało. Jeszcze tam headshotę by trafił. Mamy 3 na 3, Neo z bombą. Będzie zafono bombset B i to jest chyba najlepsze rozwiązanie. LDL jest na gali, ale już trzyma bombset Hyper. To jest naprawdę dobra sytuacja dla Polaków. Teraz tylko, żeby Hyper nie dał się wystrzelić. Hyper headshot jest i mamy 3 na 2. Mocno bity Hyper, tylko 3 HP. Pronax i Lird tutaj będą odbijać obaj z kuchni. No i teraz po prostu trzeba ten bombsite przetrzymać. Hyper nie powinien się wychylać. Dobry granat Pronax, 50 HP. No i teraz tylko pytanie, czy uda się Polakom. Zobaczmy. Neo się skrada, czy będzie frak od Neo? Oj, Neo nie dał rady, teraz tylko Taz przeciwko dwójcy rywali. Popatrzmy na Taza, już tutaj skraca kąt przeciwnik. Bomba brojona na raz, nie, jednak nie. No i Taz nie dał rady, szkoda. Naprawdę szkoda, że nie dało się tej rundy wygrać, że nie dało się BS bronić. Tutaj mieliśmy przewagę, 3 na 2 oczywiście. No później troszkę zabrakło szczęścia, Neo nie spodziewał się, że dwóch zawodników N-Faculty będzie odbijało z kuchni, no i przez to został wyciągnięty. Mamy pierwszą rundę dla N-Faculty, także teraz oczywiście trzeba następną rundę wygrać, bo to być może spowoduje, że przeciwnicy zagraliby rundę Eko. Na to wygląda. To zestartowałby fundusze, no i tym razem będzie szybkie wejście na bombsite A z tego, co widzę. No, jeszcze się na moment zatrzymali, ale trzeba chwilkę się wstrzymać. Poczekamy na smoki, poczekamy na flesze od rywali i teraz bombsite A to jest chyba najlepsza opcja. Jeżeli tutaj poleci smoke i odetnie connect i odetnie żelki, to na pewno na ten bombsite będzie wejście łatwo, bo tutaj tylko Spitfire od respa. Jaką ma bronić Spitfire? M4. Będzie rzucał smoke, ale zaraz Polacy powinni się wysypywać na ten bombsite. Zobaczmy, Pyt już skrócił na środek, a więc raczej wiedzą, co się dzieje. Gracze CT już Pronax cofną na BS-a, żeby pomóc swojemu koledze, żeby tutaj być lepiej ustawionym. No i zobaczmy. Pronax jest, jeden frag od niego, będzie kolejny Pronax, 10, jeszcze 10 naboi, no i nie ma czwartego fraga, jeszcze Taz walczy, ale sam przeciwko trójce nie miał szans. Mamy 5-2, także troszkę zwolnili tempo Polacy, no ale jeszcze musimy poczekać, jeszcze zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Czy mają pieniądze gracze terrorystów, gracze ESC Gaming? Chyba nie, chyba będzie runda Eko w tym momencie. No i zobaczmy, co na rundę Eko przygotowali. Czy to będzie wejście na bombsite B? 3 dywanem, 2 środkiem? Nie, tylko Stax na środek. Taz z bombą już pędzi do kolegów. A Taz, zobaczcie, jak szybko wchodzi sobie na galę. Nie Taz, tylko kto tam był dokładnie? Stax, oczywiście Stax, on chodzi zawsze w pojedynkę. No a tymczasem zobaczmy, już terroryści na ten bombsite wchodzą. Kto tutaj stoi? Jest Pronax! Jest, jeden frag od niego. Kolejny będzie mocno bity Pronax. Teraz musi poczekać na swoich partnerów. Kolejny frag od Pronaxa, ależ sprytnie to zrobił. Wyczekał moment i trafił headshota Neo. No i mamy 2 na 5. Jeszcze Snax próbuje. No ale tylko Pit zeskoczył na zielone, ale tutaj zaraz będą na niego wchodzić antyterroryści. Tutaj małe szanse Pita na cokolwiek właściwie w tej rundzie. 5-3. Także mamy... mamy 3 rundę dla N-Faculty. Szkoda, bo mieliśmy dużą przewagę. Tutaj na pewno, gdybyśmy tą 6 rundę wygrali, to naprawdę bylibyśmy już jednym krokiem właściwie w niebie, że tak powiem. No ale zobaczmy, jak będzie wyglądała ta runda. Tym razem terroryści na środek. Tam jest defensywa w postaci 2 antyterrorystów, ależ teraz headshot od Pita, zobaczmy Pita, zobaczył jeszcze rywala na gali, Pit, kolejna głowa, ależ to Pit zrobił,
Także widzimy, że Skałacha też potrafi strzelać nie tylko ze snajperki, ale już wyrównuje sytuację Pronax. Mamy 3-3 i teraz co zrobią Polacy? Na pewno bardzo ważna runda, zarówno dla jednych, jak i drugich. Jeżeli tą rundę wygra CT, to na pewno Polacy będą musieli grać rundę Eko i to pozwoliłoby im zyskać tutaj remis, a tymczasem Polacy skradają się na bombsite. A, tutaj skraca Pit i tutaj zaraz zobaczy Taza. Pit jednak sfragował, szkoda, że tutaj Taz nie spodziewał się rywala. Gdyby tego zawodnika udałoby się wyciągnąć, to na pewno byłoby tą rundę wygrać łatwiej. A tak, mamy 2-3. Pit ma już 2 fragi. No, szansa na Ace'a jest, tylko teraz musi dołożyć jeszcze 3 takie głowy, jakie strzelił na początku tej rundy. Hyper wychyla na pochylni, zaraz powinien zobaczyć Pyta, no i czy Hyper sobie tutaj poradzi z nim. Na razie czeka na swojego partnera, jest Pyt! Ale nie dał rady z Hyperem, jeszcze Hyper! Zobaczył dokładnie przeciwnika, dobry granat! Tutaj obity został przeciwnik, bo ma plantowana i teraz 2-2. Kto tą rundę wygra? Pyt! Już zginął Pronax, jest frag od Hypera i mamy 2-1, tylko Pronax. Zobaczmy, czy będzie w stanie. Dwójka z Max Flow Play. Oni grali ze sobą bardzo długo, myślę, że spokojnie z rok, jeszcze za czasów Source'a w Banana Phone, później w Go, w Max Flow Play. Teraz są razem w ESC, no i zobaczmy. Hyper bardzo dobrze i Hyper kolejny headshot, a więc Hyper 3 fragi w tej rundzie dołożył. On tą rundę wykończył, on tą 6. rundę wygrał dla ESC, wspólnie oczywiście z Pitem. 6-3, także ESC spokojnie sobie tutaj daje radę. No i idą naprawdę naprawdę dobrze w tym spotkaniu. To jest strona CT, tutaj po stronie terrorystów teoretycznie oczywiście trudniej wygrywać rundy, ale jak na razie Polacy pokazują, że po stronie terrorystów też się czują bardzo dobrze, że mają tutaj przygotowane wejścia, mają przygotowane smoki, no i dzięki temu na pewno gra się łatwiej. Jeżeli rzuci się odpowiednie smoki, odpowiednie flashy, to tworzy się tak naprawdę środowisko pod siebie. Środowisko, w którym się możesz czuć dobrze. No i zobaczmy teraz Spitfire'a, dał radę, nie dał rady z Tazem, no i mamy przewagę, 5-4, teraz tylko nie zmarnować tej przewagi. Ciekaw jestem, co w tym momencie zrobią Polacy. Poszedł mini fake na bombsite, a tymczasem Pit już z bombą cofa na dywany, więc będzie raczej wejście na bombsite B i chyba cała czwórka będzie wchodzić dywanami. To bardzo ciekawa zagrywka i chyba opłacalna z tego, co widzę, bo zobaczcie, tylko RDL został na gali i oni spodziewają się wejście na bombsite A, a tymczasem Polacy sprytnie będą szykować się na bombsite B, tylko Taz na fejka. Ma jeszcze flesze, ma 2 flesze, także będzie spokojnie mógł tutaj zarzucić przeciwnika tymi 2 fleszami. Zobaczmy Taza, już pierwszy flesz poszedł, no i będzie w pojedynkę wchodził. A tymczasem zobaczmy na RDL-a, jest frag od Taza, ale tutaj RDL mądrze się ustawia. Oj, tutaj będzie na pewno kluczową rolę odgrywał w tej rundzie. Zobaczmy, czy będzie w stanie kogokolwiek wyciągnąć. RDL w złym momencie podskoczył, ale jeden frag jest, RDL kolejny frag od niego, ale już Hyperem sobie nie dał rady. Znów mamy rundę 2-2, tym razem Snacks i Hyper. Poprzednią rundę Snacks Hyper oczywiście wygrał dla graczy ESC. Teraz musi zrobić to po raz kolejny, tym bardziej, że Snacks ma 32 HP. Mocno bici są rywale. Pronax 37, Pyt 66. Czeka na swojego partnera z drużyny Pronax. A gdzie jest Pyt? On wchodzi na plecy od dywanów. Czy spodziewa się tego Snacks? No zobaczmy. Snacks w dobrej pozycji. To może zaskoczyć przeciwnika na pewno. No i popatrzmy, czy będzie tutaj Snacks. Snacks nie dał rady, no i tylko Hyper, 1-2. No ależ ciężka runda dla Hypera, nie dał rady, jednak Pyt w dobrym momencie. No szkoda, że Snacks nie zdążył oddać strzału, tam naprawdę brakło milisekundy właściwie. A już Snacks namierza głowę rywala. I tak byłoby 2-1 oczywiście dla ESC, z przewagą ESC, a tak, no niestety po stracie Snacksa nie dało rady. Mamy 4-6, także N-Faculty powolutku zbliża się do ESC Gaming. Przecież było 0-5, teraz już mają 4-6, także ten wynik na pewno nie jest taki zły. No ale popatrzmy, co już zrobił teraz Polacy. Poszedł w smoke, poszedł flash na bombsite A. No ale gdzie w końcu wejdą? O, to jest pytanie. Pit na środku. To jest runda Echo. Także postanowili kupić granaty. No ale na nic więcej nie było ich stać. Zobaczmy, czy Pit będzie w stanie cokolwiek tutaj zrobić na środku. Pit jednak czekał na niego przeciwnik ze snajperką. No i teraz już Polacy wchodzą. Niezłe flesze poleciały, takie płasko rzucone. No i tutaj na pewno flashowanie rywale. Ale te flesze już na pewno zeszły. Już Pit patrzy, już widzi, co się dzieje. Teraz pierwszy frag od Spitfire'a. Pit spojrzał tutaj tą pochylnię i zaraz powinien zobaczyć rywala. Jest jeden frag od niego i wchodzi. Ryzykuje. No... Neo nie mógł go tutaj trafić, już schował Pyt, a tymczasem ubezpiecza go Pronax i po rundzie 6-5, no i znów łapią kontakt rywale, znów ESC Gaming musi tą rundę wygrać, żeby nie dać się przeciwnikowi do końca złapać. Pytanie, jak się tutaj
to uda zrobić. Zobaczmy w tabelę. Pranax 13 fragów, Pyt 9. Oni przewodzą w tabeli po stronie Faculty. Po stronie terrorystów Hyper i Taz po 10 fragów. No ale tymczasem zobaczmy, co będą robić w tej rundzie. Wracają do takiego swojego chyba najlepszego ustawienia, czyli wejście na bombsite B. Tam najlepiej im się to udawało, najlepiej im się powodziło. Także w tym momencie troszkę defensywnie, no ale czekają. Teraz zobaczmy Stuxa, zaraz być może zobaczy rywala, a jednak nie. I Stux wchodzi teraz do connecta. Oj, tutaj czeka na niego Spitfire. Stux czy Spitfire, zobaczmy, tutaj zaraz będzie pojedynek tych dwóch zawodników. Gdzie jest Stux? No chyba nie wie, że ten przeciwnik jest tak blisko niego. I to może być niebezpieczna sytuacja. No i czekamy w tym momencie 4 na 3, a więc przewaga antyterrorystów. Jest frag od Taza, bardzo ważny. Pytanie, gdzie są teraz antyterroryści? Jest Pranax, który już wszedł na bombsite. Dobiega do niego Spitfire z kuchni, ale tymczasem Polacy cofają. Będą raczej wchodzić na bombsite A, także to jest chyba dobra decyzja, tylko pytanie, czy się to uda. Pit, Taz i Neo przeżyciu. Trzeba wyciągnąć, trzeba strzelić headshota po prostu w tej rundzie, taka jest prawda w tym momencie. Trzeba stworzyć sobie przewagę, bo inaczej będzie tutaj bardzo ciężko wejść na bombsite pilnowany przez Pyta. On tutaj schowany pod balkonem. No i zobaczmy, czy będzie w stanie tutaj ten bombsite opanować. Spitfire też blisko niego, także dwóch rywali trzeba tutaj będzie pokonać. Już poszedł bardzo mocny flash. Pyt oflashowuje rywali. 15 sekund do końca, mało czasu dla Polaków. Pyt ze snajperką będzie ubezpieczał kolegów, ale tutaj trzeba wyciągnąć tego pierwszego fraga. Taz, czy sobie poradzi? Nie! Jednak wciąż przy życiu był Pyt, ale bomba już będzie plantowana. Czy zdąży przed rywalem? Spitfire pędzi do rywala, jest! Frag, a więc nie zdążył. Ustawili się w linii Polacy, próbował ubezpieczać kolegę Pyt, ale nie trafił z tej snajperki, także mamy kolejną rundę dla N-Faculty. 6-6. Czy Polacy mają broń? Nie, nie mają pieniędzy. Będą grali kolejną rundę eko. No i zobaczmy. Ja tutaj czytam cały czas komentarze, także... Także widzę, jak się ze mnie śmiejecie. No, ale nie ma problemu, komentujemy dalej. Tym razem runda eko, będą wchodzić Polacy na bombsite B. Tam RDL i Pronax dość defensywnie ustawieni. RDL już zeskakuje, na pewno pójdzie zaraz tutaj granat. No i zobaczmy. Oj, mocno bici Polacy, jest pierwszy frag. Oj, troszkę teraz miał nieszczęście tutaj RDL, bo zaczął wyciągać, rozkręcać tumik zemki. Na pewno przypadkowe kliknięcie. No, ale już po rundzie. Po raz pierwszy w tym meczu N-Faculty wygrywa z Polakami. 7-6. Trzeba będzie oczywiście teraz po prostu kolejną rundę, przynajmniej jedną jeszcze urwać i później na pewno byłby to dobry prognostyk przed kolejną połówką, gdzie Polacy będą grali po stronie NCT. No a tymczasem zobaczmy, co zrobił w tej rundzie. Tym razem bomba pod bombsite'em a trójka Polaków gdzieś tam w kierunku bombsite'u B się przemieszcza. Pytanie, co dokładnie zrobił? Na pewno troszkę ochłonęli Gryczany Faculty po tym słabym początku, 0-5. Już przez moment pewnie niektórzy z was spodziewali się pogromu ze strony ESC, którzy grali naprawdę bardzo ładnie, szli jak burza w tym spotkaniu. Później nagle coś pękło, coś się zatrzymało w tej pędzącej lokomotywie ESC. No i niestety tych kilka rund wpadło na konto rywali, później trzeba było grać rundę eko. No i niestety, ale zrobiło się 7-6 w tym momencie dla N-Faculty. Teraz poszedł fake na bombsite B, a tymczasem już przemieszczają się gracze terrorystów na bombsite A. Już Pyt w konekcie, zaflaszowany, zatrzymał się na moment. No i teraz zobaczmy, co się tutaj będzie działo. No, jest frag od niego, jeden, ale teraz nie dał sobie rady. Już dwójka Polaków, Hyper i Snax. Czy oni będą w stanie zrobić cokolwiek przeciwko czwórcy rywali? Będzie im bardzo ciężko, ale z pewnością będą się starać. Hyper już z piwnicy, zauważony. Mamy 8-6. 8-6 dla N-Faculty, także w tym momencie to oni mają przewagę. W tym momencie to oni wygrywają. No i Polacy pod presją, ale poczekamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w drugiej połówce. Widzę, że nawet mój prywatny troll przyszedł na kanał. Bo dla tych, co nie wiedzą, mam swojego prywatnego trolla, który tutaj lubi przyjść do mnie czasem, jak komentuję, potrollować.
No ale okej, przenieśmy się do spotkania. Tym razem Polacy wchodzą na bardzo szybko dywanami. Oj, tej RDL w opałach i nie dał sobie rady. Będzie trzeba sobie tej poradzić. Pronax sam na gali, czeka na jego tas. 3-3. Już w kuchni jest Dilcy. Celuje za WP kolejny frak od niego. No i będzie tutaj ciężko Polakom. 2-3. Taz i Pit. Trzeba teraz będzie wyciągnąć rywala. Zobaczmy, już wszedł na bombsite przeciwnik. No i czy będą w stanie sobie tej poradzić gracze? Teraz zobaczmy. Tylko Taz. Gdzie jest Taz? 1-3. Oj, będzie mu tutaj bardzo ciężko schowany. Tutaj Taz. Jeden frak będzie, ale nie da rady z kolejnymi. Mamy 9-6 dla Faculty. Nie poradził sobie tutaj Taz. Niestety. No wielka szkoda na pewno. Wielka szkoda, że tej rundy nie udało się urwać, bo tutaj niewiele brakowało tak naprawdę. Mieliśmy już w pewnym momencie przewagę. Ale tam zawodnik N Faculty wszedł na bombsite, czyli lead, i te fragi z tej EWP swoje ustrzelił. Także mamy 9-6. Teraz Polacy po łatwiejszej stronie, po stronie CT. No i pytanie, kto wygra pierwszą bardzo, bardzo ważną rundę tutaj w pierwszej rundzie oczywiście po stronie CT dla Polaków, czyli ESC w CT. N Faculty po stronie Terro. Tabelę oczywiście tutaj widzicie dokładnie w tym momencie, możecie sobie długo patrzeć na tabelę. 18 fragów Pronax, to ewidentnie przewodził w tabeli, drugi pyt 14. Kolejny gracz 10. Spitfire 9, RDL 6. Po stronie terrorystów, po stronie ESC, Taz 14 fragów, drugi Hyper 11, Pit 7, Neo 6 i Snax 5 fragów, ale 4 asysty. No i czekamy jeszcze troszkę, a widzę, że tutaj 50 sekund do zamiany drużyn, także chwilkę możemy tutaj porozmawiać o tym, jak to wyglądało po stronie terrorystów ze strony ESC. Na pewno bardzo mocno, z dużym impetem zaczęli Polacy, wygrali pierwszą rundę, później oczywiście w prosty sposób kolejne dwie, było 3-0. Później wygrali kolejną bardzo ważną rundę, rundę numer 4, było 4-0 i na Anti-Echo. W piątej rundzie też ta runda wpadła na ich konto. To było 5-0, było naprawdę nieźle. Sytuacja była bardzo, bardzo ciekawa dla Polaków. No ale później zaczęli te rundy ugrywać przeciwnicy. Była później 5-3, później zrobiło się chyba 5-4, 6-4, później było na pewno. No i w końcu ostatecznie zrobiło się 9-6. Także niestety tych ostatnich 5 rund bodajże, czy 6 rund nie udało się niestety urwać. No i mamy taki wynik oczywiście, jak widać. Teraz bardzo, bardzo ważna pierwsza runda. Wracamy do spotkania. Przypominam, ESC Gaming kontra N Faculty w ramach MSI Beat It. No i zaczynamy. Bardzo ważna pierwsza runda. Kto tą rundę wygra? Oto jest pytanie. Trzeba po prostu strzelać headshoty. Trzeba tą rundę wygrać. Zmobilizować się teraz, wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo to na pewno pomoże Polakom. To na pewno ułatwi im zadanie w tym spotkaniu. Popatrzmy już. Pit w opałach. No, wyciągnięty przez terrorystów, którzy tam wbiegali do konekta, ale już się zatrzymali, już spowolnili akcję. Bardzo sprytne zachowanie terrorystów. Teraz wchodzą do konekta. Neo z gali, ale mocno strzeliwanie musi cofnąć. Teraz dwóch... Jest 3-4. Są nieco obici terroryści. Snax i Hyper po 100 HP, ale tutaj będzie im bardzo ciężko. Pyt czeka w żelkach. No gdyby tam ich troszkę dłużej wytrzymał, to Neo by to nie dał rady, ale jest frag. 2-4. Oj, będzie ciężko tutaj Polakom. Zobaczmy, już wchodzą powolutku. No mocno są obici terroryści, ale czy będzie w stanie Snax z Hyperem? No popatrzmy, jak to będzie wyglądało. Już powoli chowają się terroryści. Dwójka na dywany się cofnęła. No bardzo sprytne zachowanie. Dwóch gdzieś tam bardziej na becie, ale teraz dostał głowę zawodnik ESC. Jest jeszcze Hyper, ma 83 HP, mocno obici są rywale. No i zobaczmy Hypera, czy będzie kolejny frag od niego. Nie dał rady jednak Hyper, a więc mamy rundę dla Faculty. No niestety tak to wyglądało. Także niestety tą pierwszą rundę w tej połówce wygrywa N Faculty. Mamy 10-6 i teraz będzie bardzo ciężko przynajmniej tą jedną z tych dwóch rund urwać. No na pewno byłoby fajnie, gdyby jakimś cudem, gdyby zaskoczyli Polacy i gdyby tą rundę Echo wygrali, tą pierwszą czy drugą. No ale poczekamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy, jak się rozstawiają gracze Terro. Już agresywnie do łącznika się przemieszczają. Tam był Snax, ale wychylony nie dał rady. Pit jeszcze czeka na przeciwnika. No tutaj powinien pomóc koledze, ale Pit wciąż czeka. Wciąż czeka na przeciwnika, no i troszkę się spóźnił w tym momencie. Teraz będzie kolejny pewnie frag rywala. No 30 HP Pit, ale wciąż przy życiu, także to jest oczywiście najważniejsza informacja. Zobaczcie, jak grają Faculty, oni zdobyli teren. Bardzo agresywnie zagrali na środku, później zatrzymali się po prostu w miejscu. No i czekają po prostu na to, co zrobi przeciwnik. Pit ostrzeliwany przez
przez te żelki, przez tą żaluzję, no i jakimś cudem wyciągnięte przez tego Smoka. Nie wiem, gdzie oni tam go widzieli, no i zobaczmy tylko Taz przy życiu. Taz próbuje, ale tej bez szans, bez szans. Jednego fraga ustrzelił, $300 do przodu, także odrobił tą stratę za 250. No ale... ale nic więcej tutaj w tej rundzie się nie wydarzy. Tutaj możemy sobie pooglądać, jakie pistolety mają gracze ESC i gracze N-Faculty. Jakieś specjalne, ciekawe skiny. Widzę, że tutaj Smax miał model z licznikiem USP, z tłumikiem. No i zobaczmy, jak ta runda będzie przebiegała. Środek już wchodzi, znów a bardzo agresywnie. Hyper w żelkach czeka na przeciwników. Teraz mocny granat, ależ nade dostał Hyper. Jakby wiedzieli dokładnie, gdzie przeciwnik się znajduje. A teraz już wchodzi Connect, zobaczmy, czy tutaj uda się kogoś wyciągnąć. Kto tutaj stoi? Tu jest Taz, wciąż czeka na rywala. No i popatrzmy, Taz nie dał rady, jest za to frag od Snaxa. No ależ tutaj Lirt sfragował z tego Uzi. No ja nie wiedziałem, że z tego Uzi może tak zabijać, tak szczerze mówiąc, w CSGO. A tu proszę bardzo, 12-6 N-Faculty. No i teraz, teraz to spotkanie się nam rozpoczyna na dobre. Teraz trzeba tę rundę ugrywać. No i popatrzmy, Pete ze swoją standardową bronią, z AWP, ze snajperką. Pytanie, czy będzie w stanie grać na takim poziomie jak ostatnio przeciwko Courage. Jeżeli tak, no to o wynik tego spotkania jestem spokojny. I mam nadzieję, że to spotkanie oczywiście ESC wygra. No i popatrzmy Pita. Najpierw wychyla na pochylni, sprawdził, nikogo nie ma. Już przemieszcza się na inną pozycję. Na środku też nikogo nie ma, a tymczasem terroryści szykują się na bombsite A. Tutaj już są agresywnie ustawieni Snax i Taz. Z tego co widzę, tak jest. Tutaj na pewno to będzie kluczową rolę odgrywała obrona właśnie tej pochylni. Popatrzmy teraz na Snaxa. Oj, żeby szybko wyciągnąłem czwórkę, żeby nie stał tutaj ze Smokiem. Zobaczmy na Snaxa. Już skrócił teraz bardzo ważny pojedynek. Snax nie dał rady. No troszkę chyba niepotrzebnie skrócił tutaj w tym miejscu. No ale, ale to już za nami. Przewagę mają terroryści. Czy będą się decydować na wejście na bombset A? No na to wygląda, bo bomba tutaj cały czas leży przed pochylnią. Także teraz popatrzmy, Taz, no żeby tylko nie dał się wyciągnąć, bo jeżeli tutaj da się wyciągnąć Taz, to będzie tutaj bardzo ciężko w tej rundzie. No ale tymczasem popatrzmy, bomba cały czas na bombsite A. A, jednak była na respie, no tutaj taki troszkę bug, ale już podniesiona. Będzie zdobywany bombsite A, jest 40 sekund do końca, będzie Spitfire od Connecta, dwójka terrorystów od pochylni i jeden z dywanów. Tutaj jest tylko Taz, tylko Pete tutaj mu pomaga ewentualnie przy konekcie. No i zobaczmy na Taza, czy będzie w stanie kogoś wyciągnąć. To jest bardzo ważna jego rola w tej rundzie. Taz widzi rywala, nie dał rady. Teraz zobaczmy Pita. Jest jeszcze Neo. Pete, zobaczmy, jest frag. Nie ma fraga, nie trafił tym razem Pete. No znów pudło. Ależ teraz szkoda, 3-3. Dobry granat. Pronax mocno bity. Pete też, 63 HP. No i muszą to po prostu wspólnymi siłami odbić. Nie dał rady Pete w tej rundzie. No i trzeba teraz będzie bardzo uważać. Neo wspólnie z Hyperem będą odbierać ten bombset, jest frag od Hypera. Na dywanach czai się RDL. No i zobaczmy RDL-a. Nie trafił, jest Neo. No i tylko Pronax przy życiu. Zobaczmy, czy będzie w stanie go tutaj osłonić. Osłonić Neo, zobaczmy. Będzie broił bombę Neo i teraz zobaczmy, czy będzie w stanie zrobić to Pronax. Hyper czy Pronax? Hyper czy Pronax? Jednak Pronax nie ryzykował. Nie wychylił, wiedział, że nie ma tej właściwie szans. No i po prostu zachowa broń. 12 do 7, więc ta bardzo ważna runda jest... jest dla nas. Ta bardzo ważna runda wpadła na konto ESC. Pete, no, troszkę zabrakło tam szczęścia. Najpierw trafił chyba przez murek rywala, później... później wyciągnięty takim headshotem w biegu, także zabrakło po prostu szczęścia. A tymczasem terroryści tym razem będą szykować się na szybkie wejście. Chyba środkiem i dywanami, no zobaczmy. Nie, tylko tak się wydawało na początku, już się zatrzymali. Neo, zobaczmy na niego. On teraz będzie chyba się wychylał na tej gali, będzie tutaj ryzykował. No ale popatrzmy, tam Lilz AWP będzie próbował wyciągnąć z bombsite'u Hyper, ale Hyper na pewno mądrze się tam będzie ustawiał i na pewno nie będzie ryzykował wychylania na AWP. I popatrzmy, co tu się będzie dalej działo. Neo cały czas trzyma galę, twardo ubezpiecza tutaj Hypera, żeby ktoś przypadkiem mu tędy nie wszedł. Tam jest jeden przeciwnik, no i zobaczmy, czy Neo będzie w stanie tego rywala wyciągnąć, czy będzie w stanie zrobić przewagę swoim kolegom z drużyny. Już RDL tam się zaczaił na Neo, teraz pytanie, kto ten pojedynek wygra. Zobaczmy, Neo, Neo czy RDL? Zauważył go Neo, na szczęście bez straty HP Neo, nieco obity jest Spitfire i RDL w tej rundzie, także drobna przewaga Polaków, ale teraz po prostu trzeba ustrzelić rywali i tą rundę wygrać. Zobaczmy, teraz Pita zaryzykował, no i to się troszkę nie opłaciło. Już wyciągnięty Pit, teraz jeszcze Neo w żelkach, ależ bardzo ważny frag od Neo, 4-4. RDL 20 HP, już wyciągnięte przez Taza, mamy przewagę, teraz tylko jej nie zmarnować. Zobaczmy, już wszedł na bombsite Lirt, no i popatrzmy, 26 HP właściwie tylko, Neo na gali. Czy będzie w stanie jeszcze sobie tej poradzić? Neo, nie trafia Lirt, ale szczęście, 3-3.
Już jest frag na Neo, teraz trzeba będzie odbić ten bombsite. Jest 2-3. Mocno bici są terroryści, ale teraz po prostu trzeba wspólnymi siłami to zrobić, ale jednak TAS troszkę chyba za szybko. Sam Snax będzie walczył, ale będzie mu tutaj bardzo ciężko. Zobaczmy Snaxa, jest jeden headshot od niego. Jeszcze będzie próbował. Jeszcze będzie próbował Snax. Zobaczmy na niego, czy będzie w stanie wyciągnąć jeszcze rywala. Popatrzmy, zauważył przeciwnika. Snax, aj, niewiele brakowało. Jeszcze ten frag by wpadł, ale niestety mamy 12-7. 13-7 oczywiście, także niestety tą bardzo ważną rundę tracimy i teraz Polacy nie mają pieniędzy, muszą grać rundę eko. To nie jest dobra sytuacja. Naprawdę ciężko będzie Polakom tą rundę wygrać. No ale poczekamy, zobaczymy. Trzeba będzie powalczyć, trzeba będzie spróbować czegoś nowego, może zagrać jakoś niestandardowo. No a tymczasem terroryści znów agresywnie na środku. Dobry granat wyrwał Lilt. Tam sprytnie odbili go od ściany Polacy, no i mamy obitego snajpera drużyny N-Faculty. Także tutaj wystarczą 2-3 strzały z P250 albo z P2000 i będzie frak, ale na razie tracimy hypera. Może troszkę niepotrzebnie hyper skrócił, no ale poczekamy. Czy będzie jeszcze jeden frak? Umknął Snax, ale tylko na moment. Przeskanował go Pyt w ładny sposób. Kolejny frak od Pyta. I Pronax jeszcze jeden. Taz 1-5 z samym P2000. Tutaj raczej większe szansy nie ma na wygranie tej rundy. No ale... ale poczekamy i zobaczymy, czy będzie w stanie cokolwiek zrobić TAS. Chyba nie. Już zasmokowany. Bomba będzie wchodziła na bombside B. No i TAS tutaj tylko będzie raczej próbował wyciągnąć jakąś broń. Czy to mu się uda? No, będzie mu na pewno ciężko, ale zobaczmy. Będzie jeszcze tutaj walczył. Bomba podłożona. Terroryści rozstawieni. Pet czeka na środku. TAS też raczej będzie tutaj sobie spokojnie. Spokojnie czeka. Już zobaczy przeciwnika. Czy będzie Pet wychylał? No, gdyby teraz TAS zmienił rywala, w którego by celował, to ten frag byłby pewnie na jego konto, ale jednak jest jeden frag od Taza. Czy będzie kolejny? Zobaczmy. 27 HP na jego koncie. Będą go atakować gracze Tero. Kolejny headshot od Taza. Ładnie to robi. No i zobaczmy, czy Taz będzie w stanie wyciągnąć jeszcze jednego rywala. Zobaczmy. Jednak nie. Eldel wyczekał i mamy 14-7. Już tylko 2 rund potrzebuje N-Faculty, żeby to spotkanie wygrać. ESC Gaming z kolei tych rund potrzebuje aż 9. Także bardzo ciężkie zadanie. Na razie w CT wygrali tylko jedną rundę. To jest ewidentnie za mało, żeby marzyć tutaj o zwycięstwie w tym spotkaniu. Czekamy na to, co zrobią w tej rundzie. Oczywiście muszą grać i grają. Pytanie, na jakich broniach? Widzę M4 upita. Terroryści już... Oj, tam wychylony był mocno Lilt, skrócił go TAS, no i Neo z TASem, no i jest frag. Także zaczynamy tę rundę bardzo ładnie. Snax wychylony, ale nie da sobie tej rady z RDL-em. Mamy 4-4, TAS tutaj podwoił pozycję, już mamy kolejny frag od TASa. TAS rozpędził full auto, no i mamy dwa bardzo ważne flagi. Jeszcze jest Pronax, 1-3, walczy Pronax. No ale Neo poradził sobie tutaj razem z TASem. Wygraje tę rundę. 3 fragi Neo, 2 fragi TASa, więc to stare ESC w pełni sił w tej rundzie. Mamy 14-8, no i wciąż oczywiście walczymy. Jeszcze 8 rund, no i będzie wygrana ESC. Czy będą w stanie zrobić to Polacy? Oto jest pytanie. Ale na razie czekamy. Trzeba postawić po prostu duży opór i twarde warunki teraz w CT. Nie można pozwolić na rozwijanie skrzydeł rywalowi, bo wtedy może być za późno już w tym meczu na odrabianie strat. Teraz właściwie już jest za późno, nie możemy popełnić właściwie żadnego błędu w tym spotkaniu, jeżeli chcemy myśleć o zwycięstwie. No ale zobaczmy, terroryści już schowani na bombsite, pod bombsitem A, i raczej ten bombsite będą wybierać. Tutaj już... dobrze, Snax jest pierwszy headshot, ale zdążył Lilt wyciągnąć Pita. Teraz popatrzmy na to, co zrobi Taz. Już zauważył rywala, będzie frag od Taza. No, z problemami, ale jednak mu się to udało. Zmienił broń, ma kałacha w ręku. Już wchodzą terroryści. Zobaczony Taz, czy będzie wychylał? Będzie ryzykował, jest headshot od Taza, więc Taz troszkę się tutaj rozegrał. Mamy 2-1, Pyt, 66 HP, ostrzeliwany przez Smoka. Będzie plantował bombę i chyba zdąży to zrobić. Tak jest, już Snax będzie skanował. Będzie próbował, czeka na swojego partnera, aż przejdzie jego kolega od respa. No i mamy 2-1. Chyba nie zauważyli go tutaj gracze ESC. Nie mogą się spodziewać dokładnie, gdzie Pyt jest. On zrobił naprawdę bardzo sprytną rzecz. No i zobaczmy, już zobaczył go Hyper, a więc bardzo ważna dla nas ta informacja. Hyper kończy tę rundę. Ma defusa. Będzie 14-9, więc Polacy... No, druga runda wygrana z rzędu. To jest najdłuższa seria po stronie CT gracze ESC, także... także powoli nadzieja wraca
tutaj w Polaków, że jednak w tym spotkaniu uda się powalczyć. No nie takie comebacki widzieliśmy w Counter-Strike Global Offensive. Naprawdę nie takie rzeczy się widziało, nie takie rzeczy się kiedyś nawet grało. Bo przecież też jeszcze jakiś czas temu w Countera profesjonalnie grałem. A teraz terroryści grają rundę Eka, więc tutaj powinno się tą rundę udać wygrać. Neo próbuje, no nie będzie ryzykował. Teraz na moment schował, tutaj tylko RDL z Kałachem. Ale jeszcze dobry granat i spalił się teraz RDL. Myślę, że spodziewał się, że ten Mołotow zejdzie troszkę szybciej. No, także śmiesznie to wyglądało. No ale teraz zobaczmy Neo. Neo strzeliwuje tej gale. Mocno bity jest przeciwnik, ale wciąż nie mógł go ustrzelić Neo. Już dobiegł do niego Snax, który tym granatem dobija rywala. Mamy ostatniego zawodnika N-Faculty, to jest Pronax, który tutaj raczej nic nie zrobi. Tutaj było trzech zawodników ASC na pozycji, pilnowało tutaj tego środka i raczej bez szans po prostu Pronax chciał tą rundę skończyć i tak się właśnie stało. 14 do 10. Jeszcze 4 rundy tracimy do rywala, także to jeszcze wszystko jest możliwe, jeszcze wszystko się może zdarzyć. Pytanie, czy będą w stanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Cały czas trzeba trzymać twardo bombsite, cały czas trzeba postawić twarde warunki. Nie możemy doprowadzać do zbyt dużej przewagi przeciwników, bo wtedy to się może bardzo źle skończyć, ale na razie czekamy. Na razie oczywiście wciąż 5 na 5, na razie nic się w tej rundzie jeszcze nie wydarzyło. Agresywni na środku terroryści, tutaj oczywiście to jest kluczowe zagranie ze strony terrorystów, żeby ten środek zdominować, żeby ten środek zająć, żeby wiedzieć dokładnie, co się dzieje, jak są ustawieni antyterroryści, troszkę utrudnić im rotowanie na bombsite. No i tak właśnie N-Faculty w tym momencie gra. Tutaj Neo zasmokowany i czy będzie wejście do connecta. Tam bardzo agresywnie gra Snax i Taz na pochylnie. Zobaczmy, poszedł smoke, Snax będzie skracał. Oj, czy zdążę się na niego przełączyć? Zdążyłem? Nie, nie zdążyłem, ale frag jest. Widzieliśmy, jak padło ciało RDL-a. No i już terroryści wchodzą sobie od connecta. Dobry flash od Snaxa, ale teraz zaflaszowany, być może Taz nie da sobie rady. Mamy 4 na 3. Jest cały czas przewaga graczy ESC, ale to już Spitfire zeskoczył. No to może być zaskakujące. Jest Neo, który z nim walczy. Hyper, czy mu pomoże? Zobaczmy. Jest Hyper, w porę pomógł koledze. Tutaj ktoś się skradał, widzę na plecy. Pronax już zobaczył przeciwnika. Jest Spit. Oj, nie dał rady. Zaskoczony na pewno przez przeciwnika. Kolejny frag od Lilda. No i mamy 2 na 2. No bardzo ważna runda. Snax cały czas na bombsite. Zobaczmy, czy będzie frag. Jest frag. Bomba padła, na pewno dało info. Teraz musi poczekać na kolegę. Nie powinien się wychylać na Pronaxa, tylko właśnie czekać. Pronax już wie dokładnie, gdzie jest przeciwnik. Snax, oj, teraz musisz uważać, Snax, bo tutaj już się do ciebie skrada Pronax, ale bardzo mądrze Snax, bardzo mądrze Snax i tą rundę Snax wygrywa 14-11, więc Polacy wciąż w grze. Polacy wracają na dobre tory, już tylko 3 rundy dzielą Polaków N-Faculty. Czy będą w stanie? O tym się przekonamy za moment. W tym momencie terroryści będą grali kolejną rundę Echo. Myślę, że to już ostatnią rundę Echo będą grali w tym meczu terroryści. Teraz trzeba kolejną rundę oczywiście wygrać. Trzeba iść po zwycięstwo drobnymi kroczkami, ostrzeliwując rywala, wyciągając po kolei rywali. W ten sposób właśnie tutaj sobie radzić. Tymczasem popatrzmy, środek nie. Tym razem terroryści wchodzą na bombsite, a tak powolutku, chociaż widzę, że tak się kręcą tutaj troszkę na respie. Bomba nie mogła się zdecydować, gdzie pójść. Już poszedł pierwszy frag. Bardzo dobre 2 granaty od Snaxa i Taza. Dzięki temu mamy przewagę 5 na 4, a terroryści oczywiście runda Echo. Bez kewlarów, samymi pistoletami. Będzie im tutaj bardzo ciężko. No i zobaczmy, gdzie będą wchodzić terroryści. Będą wchodzić środkiem. Zobaczmy, będą wchodzić galą. Tutaj już zauważeni, bez problemów. Powyciągani. Bardzo ładna runda w wykonaniu Polaków. Oczywiście runda anty-Echo, ale bez strat. To jest najważniejsze. Nie straciliśmy żadnego zawodnika, utrzymujemy ciągłość finansową i gramy oczywiście dalej, 14-12, już tylko 2 rundy tracimy do rywala. Tu się jeszcze wszystko może wydarzyć, ależ teraz się zrobiły emocje. Kibicujemy wszyscy oczywiście Polakom, żeby ten mecz udało im się wygrać, no i poczekamy, zobaczymy, co zrobią teraz terroryści. Już pierwszy frag niestety od Lilda, Pete tutaj nie dał rady, więc jednak te pojedynki Lild wygrywa i już szybkie wejście galą, tam jest tylko Hyper, oj, tutaj będzie mu bardzo ciężko, Hyper, jeden headshot jest, ale już wyciągnięty, mamy 4 na 3. No i będzie tutaj bardzo ciężko Polakom, ale oczywiście walczymy. Neo już w natarciu. Tutaj zaskakująco wszedł na bombsite. Neo w pojedynkę. Czy wyciągnie jakiegoś rywala? Jest frag od Neo. Ale teraz ma mało naboi. Nie mógł trafić go przeciwnik, ale w końcu to full auto przeciągnął. 2 na 3. To jest do odbicia. Gdzie jest Snax? On wchodzi w plecy. Snax, no gdyby tutaj trafił z tego full auto, to na pewno byłoby łatwiej. Już Taz. Zobaczmy Taza. Taz! Będzie frag! Nie dał rady! Taz! Ależ zabrakło, ale Snax wciąż w życiu. Snax jeszcze walczy. Zobaczmy Snaxa. Snax, kolejny frag od niego. Czy wie, gdzie jest ostatni przeciwnik? I teraz musi strzelić w headshota. Snax, oj, mało HP! Ale jest frag od Snaxa! Ależ to zrobił Snax i zdąży!
zdąży Snax, ależ runda w jego wykonaniu. Będzie 14-13 dla ESC, Snax 1-3. Wygrał, ależ Snax to zrobił, ależ uratował skóry Polakom. Dzięki niemu wciąż w grze są Polacy. No naprawdę ten headshot z tego USP był niesamowity. Naprawdę aż sam mi się uśmiech pojawia na twarzy po tej głowie, po tym headshocie. Wydawało mi się, że to już jest właściwie bez szans, a Snax, widziałem jak tam tym USP tą głowę ustrzelił. No i dzięki temu mamy 14-13, oczywiście runda na fullu po stronie terrorystów. Grają na kałachach, także znów ciężka runda będzie do wywalczenia przez ESC, ale będą walczyć z pewnością w tym momencie psychicznie podbudowani po tym znakomitym fragu ostatnim Snaxa i po tej znakomitej rundzie w jego wykonaniu. Dobry granat od Neo, mocno bity jest Pyt, ale trzeba tutaj mocno oczywiście pilnować tych bombsa. Smoke od Pita, mamy 14-13, minuta 10 do końca, Taz na dywanach, ale tutaj nikogo nie ma, jest tylko RDL przed pochylnią, już poszedł frag, niestety Neo wyciągnięty i mamy przewagę terrorystów, chociaż mocno bity Pronax, jest też obity Pyt, a terroryści tymczasem wchodzą chyba galą, bomba już cofa, Hyper jest na bombsite, czy zauważą go przeciwnicy, czy nie, Hyper znów ważna runda w jego wykonaniu, Hyper teraz musi się utrzymać przed życiem troszkę dłużej niż ostatnio, Hyper jest kolejny frag od niego, ale wyciągnięty przez Lirda, 3-2, znów Snax i Taz, znów oni we dwóch zostali na trójkę rywali. Taz na razie czeka na pochylnię, ale to troszkę za długo. Znów będzie musiał tą rundę wyciągać Snax. On wchodzi na plecy, ale tym razem odrobili lekcję gracze N Faculty i tej RDL zaczają się w dobrym miejscu i dzięki temu mają dużą przewagę terroryści. Teraz Taz musi powtórzyć ten sukces Snaxa z poprzedniej rundy. Czy będzie w stanie? Na pewno bardzo ciężko, ale zobaczmy na niego. Taz, oj, zafraszowany, ale już wchodzi na otwarty bombsite. Snax wcześniej dał rady. Czy Taz sobie poradzi? Jeden frag jest. Czy ma smoka w ręku Taz? Jeżeli miałby tego smoka, i zobaczmy, jednak Lirt. No i niestety mamy 15-13. Szkoda. Szkoda, że nie udało się obronić tego BS-a. Że przy tej drobnej przewadze dali się wyciągnąć Polacy, no i przez to oczywiście runda dla N-Faculty 15-13, dwie rundy do końca, trzeba pozostałe dwie rundy wygrać. Oczywiście pieniądze są, tych pieniędzy troszkę zachowali Polacy, także będą spokojnie grali na M4-kach, ale zobaczmy co zrobią teraz terroryści, oni się poczuli tej mocno na środku. Tutaj troszkę zabrakło. Polakom szczęście na pewno, no ale poczekamy i zobaczymy, co się będzie działo w tej rundzie. Trzeba po prostu fragi ustrzeliwać. Zobaczmy, jak to wygląda w tabeli. Taz 23 fragi, Neo 17, Hyper 19, Snax 19 i Pit 11. To ewidentnie Pit w tym meczu troszkę słabiej, a tymczasem terroryści we czterech, bo tylko czterech zostało, przesuwają się na bombsite A. No i tutaj już jest defensywa w postaci Snaxa i Taza, czyli tak tych dwóch zawodników, którzy ostatnio zostają jako ostatni tutaj w grze po stronie ESC w tych ostatnich rundach, no i teraz będą mogli się wykazać w tej rundzie broniąc bombsite'u A, na pewno bardzo ważna runda, no i zobaczmy, kto będzie w stanie tę rundę wygrać, zaraz zobaczy Taz przeciwnika, jest Taz, będzie headshot, nie dał rady sobie Taz, no i zobaczmy teraz jeszcze Snax w trudnej dla niego pozycji, ale będzie oczywiście Snax tutaj walczył, zobaczmy, cały czas czeka na rywala, nie jest granat, zobaczmy Snaxa, a i teraz troszkę zabrakło szczęścia, czy to będzie koniec, na razie jest 2-3, tym razem PT Hyper we 2-3, bomba podłożona, teraz trzeba wspólnymi siłami ten bombsite odbić, Mołotow troszkę złe miejsce rzucone. Oj, czy to będzie koniec? Walczą jeszcze Polacy. Będą się starać, ale to będzie im bardzo ciężko. Spitfire, Pyt i Lirt przy życiu. Zobaczmy, czy będą w stanie tutaj ten bombset odbić. Jest frag od Pita. Mamy 2-2, a więc znów mamy sytuację wyrównaną. No, obity mocno Spitfire. Jest Hyper! Będzie frag, nie dał rady Hyper, ależ niewiele zabrakło. Zobaczcie, że 34 HP zostało tylko Pytowi. Naprawdę niewiele zabrakło. Gdyby przyciągnął to full auto Hyper, byłoby 15-14 i byliby w stanie powalczyć Polaca. Tak, no to niestety 16-13, tak się to spotkanie kończy, a więc w tym pierwszym meczu oficjalnym przeciwko naprawdę wysoko notowanemu rywalowi Polacy skapitulowali. 16-13, niewiele brakowało, ale jednak się to nie udało. A teraz oczywiście przerwa chwilowa na reklamę. I'm Kim Sasahamar, a professional player for Team Fnatic, one of the most accomplished esports teams in the world. Today I'm very excited to show you some of the latest features from MSI Gaming Notebooks. Take a look here. This is the second generation of MSI GT70 Dragon Edition, a gaming notebook that fulfills every gamer's dream. MSI has been talking to gamers for years, and I know what a good gaming notebook is.
When I play games, speed is important. This notebook gets extremely fast speed. Thanks to MSI's exclusive Super RAID 2 technology, it makes writing and reading up to 15 times faster than using a normal hard drive. MSI GT70 Dragon Edition 2 is equipped with one of the most powerful processors and graphic cards ever. Plus, MSI's killer weapon, NOS, which will boost extra 10% of CPU and GPU performance. MSI GT70 can handle even the toughest games out there. Fast performance isn't everything. MSI got more feature designed for gamers than power users. Don't want to burn your palms? Even after playing games for hours, MSI Cooler Booster 2 and its special thermal design can keep GT70 Dragon Edition 2 always cool and stable. It brings out heat dramatically and makes you comfortable. You need a speedy internet connection to dominate first-person shooting games? MSI Killer Double Shot will ensure you act faster than your enemies, whether you are playing on a LAN network or wireless. In addition, you don't want anything like antivirus or Windows update to disturb you. With Killer Double Shot, MSI GT70 Dragon Edition 2 prioritizes all these tasks and gives you the best internet connection with your choice. Besides, say goodbye to waiting. Watching online HD videos will be faster than ever. Sometimes you may want to check walkthroughs or Facebook status while playing games, and it will be a breeze using MSI GT70 Dragon Edition 2. Matrix display can let you work with up to 4 monitors at the same time. No adapter is required. You don't ever need to jump out of the game anymore. I'm a professional StarCraft player, and I know better than anyone else how important a good gaming keyboard is. MSI works with SteelSeries to deliver the best gaming keyboards on notebooks. MSI GT70 Dragon Edition's 17.3-inch full HD anti-glare screen is big enough and comfortable to eyes when using notebooks for hours. In addition, Dynaudio and Audio Boost make music relief. Okay, for gamers and power users, MSI GT70 Dragon Edition 2 is your best choice. MSI Notebook, top player, top choice.